Siemanko, ja jestem Vertis i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed 1. Tak, wreszcie zmotywowałem się do tej gry. Aczkolwiek nasłuchałem się trochę komentarzy w stylu Vertis nie nagrywa jedynki, tylko zaczynaj od dwójki, ponieważ jedynka jest nudna. I rozkminiłem sobie taką rzecz, że odcinki z Assassin's Creed 1 będę robił... Będę robił stosunkowo dłuższe niż pozostałe moje serie. I żeby nie było tak nudno przez te wszystkie pokazówki, cutscenki, jak tokolwiek można nie nazwać, będę robił po prawej stronie ekranu, dokładnie tutaj, gdzie pokazuję myszką adnotację, gdzie dostaniecie po prostu przycisk, żeby pominąć pokazówkę, tak. Ale przez to nie będzie to takie nudne. No, to zacznijmy nową grę. Od jakiegoś mindfucka, wczytywanie. Nic nie widzę, biało jest. O. Siemanko, dziewczyny bez głowy. Co tam? Tak, jak słyszycie? Mam polski dubbing. A, nie mogę do ciebie podejść. Ta już się boi. A, kolejne przejście. Mamy problem. Mamy problem. Miga mi ekran. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca cię. Wow, nic nie widać. Dawaj. Próbuję go ustabilizować. No to mnie ustabilizuj. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Wow. Patrzcie, już chciał mnie bić. Cholera, to nie działa. Jak nie działa? Uratuj mnie. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Stracimy go! Wystarczy, panno Stillman. Jo. Musimy go natychmiast odłączyć. Nie polecam na kacu zaczynać tej gry. Staramy się cię wyciągnąć. Kolejne wczytywanie, które trwa rok. O, szybko nawet, przeszło. W porządku? Tak, w porządku. Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie, właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie? Żebym was nauczył mieszać martini? Tak, my to chcemy. Ucz nas. Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. Okej. Mądry wybór. Hej. Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej. Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Przeszłości, nie przyszłości.
A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Oh my god, szkolenie. Będzie trening. Altairem. Dobra, wiecie co? Ja was za bardzo nie chcę zamęczać tym treningiem. Tak więc ja go pominę w odcinku, a teraz go sobie na spokojnie przejdę. W inny sposób. On nie musi umierać. I wracamy do gry. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, rozmazane. Czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, to nie lecz są sam metody, fakt wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałby mnie, bym to odzyskał. I tak, jesteśmy już normalnie w grze. Jak usłyszeliście wcześniej, główną naszą postacią jest Desmond. I aktualnie jesteśmy w jego głowie, jako Altair, którym będziemy grać przez całą oto grę. I od razu z wejścia zostaliśmy wysłani na jakąś tajemniczą misję. Dobra, F, namierzam cel. I sayonara. Okej, ominijmy sobie kolegę, który padł jak placek. To na pewno Arka. Arka przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. I tak, Altair powiedział, że jest lepszy, wie lepiej i że zrobi to, co chce zrobić. Dobra, zejdźmy sobie. No i siema!
Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? A ja bym bardzo chciał cię zabić. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Do broni! No i mamy małego fejla. I tam jest jakaś sobie walka. No oczywiście, wszędzie pokazówkę wtrynią. Tak, wiem, mam tam iść. Idę sobie tędy, bo myślę, że najbliżej będzie. Hopa. Bieganie po ścianach. Matrix. Tak, wiem, jak się rusza. Nie musicie mi tłumaczyć. Czy jak co, ale minie. Na górę. Hopsi, hopsi, dawaj. Aha, jedynka. Jeszcze tutaj. Nie rozkminili, żeby jakoś szybko wbijać, tylko pojedynczo ręką. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Teleport! Okej, okay, mogę mnie wyciąć? Wyciąć, wyciągnąć. Fap, 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 dobra. Jak sklatkowało. Masakra, taką starą grę. Jo. Pacięk! Dobra, ładuję mi się. I trochę klatkuję przy tym. To sobie poczekam. Bez zbędnych akcji. Zapisywanie, okej. Okay. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Pokój pokojem. Co go napadło? Co go napadło? Napadł mnie Robert de Sable. Siema, chcesz się bić? Właśnie to jest dziwne w tej grze, że patrzcie, mogę sobie normalnie podejść do jakiegoś żołnierza i się żołnierza, asasyna i się z nim napieprzać. I oczywiście wszyscy będą mnie teraz gonić. Biją mnie! Nie! Nie złapiesz mnie, uciekam! Dam radę! Uciekam! Już! Już z wejścia zrobiłem im awanturę. O, to sobie skorzystam z mojej super wieży. Ta wieża jest super. Jak mi się nudziło kiedyś, to sobie na nią wbijałem. Wow. Zawsze jakąś awanturę robiłem. Tylko czekałem na efekt. Wow. I na dół. Złapię ciebie, czy już nie? No i tak oto koledzy sobie ginali. I po wszystkim. Mogę w tej części skakać na ludzi o taka? Kurde, nie mogę. Dobra, to ja się zwijam. No dobra, gdzie jesteś? To nie. To nie. Nie ruszaj mnie. Ja tu tylko idę. Jestem asasynem, tak jak i wy. Nie miejcie do mnie pretensji. Epic. To nie ja! Nie patrz tak na mnie! No gdzie biegacie, ludzie? Idę od was. No, gdzie we mnie? Siema, to ja, nara. Co wszyscy tak uciekają? Drą mordę. Siema. Nareszcie powrócił. Kolejny, co mnie blokuje. Gdzie są pozostali? Czy nie żyją. Czy znaleźliłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Mhm. Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło.
Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. Nie kozasz tak, bo cię zdejmę. Dobra, chodźmy do tego pana mistrza ograniczenia broni. Ach. Wygląda na to, że nie mogę tutaj się bić. Co się dzieje? Aj, przed kim uciekasz? Przed nikim nie uciekam, ludzie. Takie komentarze są właśnie. Wszyscy przychodni coś mówią zawsze. Wystarczy, że biegnę już. Przed kim uciekasz? Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Słyszeliście? To będzie bitwa, dawaj! Lecimy. Chcą się bić, to zobaczą, na co mnie stać. Dobra, jak tu się miecze zmieniało, nie da się, dobra. Albo najwyraźniej nie umiem jeszcze. Dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz? Luzik. Ha! Jeszcze dostał z ramię. Z ramienia. O, nieważne. Broń. O, o to mi chodziło. Jedyneczką noże, cztery... Dawaj miecz. Co, już nie żyjesz, kolego? Jak ja cię uczyłem się bić? Nie tak. Żadny problem tam? Przyjąć na walkę, spoko. No chodź walczyć. Ta. Jest dobrze. Co? Idealna kontra. Pięknie. Spoko. Jak na razie idzie dobrze. No oczywiście, muszę kontrować raczej. Fakt, za wcześnie. Za wcześnie kontry użyłem. Okej, okay. Tych już mamy z głowy. Przejście dla Altaira. A! Dobra, nie, idę tutaj. Przyspieszam trochę akcję. Bo i tak z nimi by się nic nie działo. Z drogi lecę na dół.
A ty gdzie na dół? Okej. Na przestać ataku! Wracać do Masjafu! Co? Dopiero co tam byk zabiłem. Uuu, ile was się tam zleciało. Patrzcie, na ziemię poleciał. A palcem pokazałem, nawet tego nie widać. No, teleportuj mnie tam. A ty co, nie odwalasz? Lepiej, żeby nie sprawiał kłopotu. Altairze, chodź! Almualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy jak on to powiedział? Jak. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. No, no, no. Słyszeliście, jak on to powiedział? Gdzie idziemy? A, nieważne. Są tu jakieś dodatki, nie wiem, do zbierania coś? Ja nic nie widzę. Tak, oszalałem, wchodzę po drabinie. Stań na tamtej platformie, Altair. Na tamtej? Sorry, zamotałem się. Gołębie będą srać na przychodniów. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze. Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Za mną. Bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! Skok wiary. Moja noga! Moja noga! Okej, ja nawet do niego nie idę. Bo usłyszą nas templariusze. Wszystko i tak słychać. Dobre jest czujenie. Patrzcie, jak odbiegłem, ma nadal tak samo go słychać. Z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Luzik. Dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Już, już, już. O, to miejsce złe. Tutaj mam czasem taki problem, że niechcący kliknę dwa razy spację. I sayonara. Tak więc nawet nie będę jej używał. No dobra, tutaj muszę. Dawaj, wspinaj się, Altairze. Prawo, poproszę. Będzie szybciej. Przynajmniej tak myślę. I do góry. Tutaj, dajesz, dajesz, dajesz. No i chodźmy, pokażmy kolesiowi, co to znaczy brać tylko jednego zakładnika i stojąc sobie pod naszym zamkiem. Tak o. Wycofać się! Wycofać! Ja nie pamiętam do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać.
Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Co? To tak mi się odwdzięczasz? Ja tu ci pomagam odpędzić tamtych łochów, a tu le. I koniec. Ham. Tak, on jest hamem. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. Jak się podjarał. Wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Dobrze. A. Idę. Wstajemy, nie ma spania. Idziemy podsłuchiwać Desmond. Tia. Podobny do Altaira wręcz. Taki sam. Okej, idziemy podsłuchiwać. O czym oni sobie tam pogadają? Ha. Moje świetne łóżko. I ściana. No, wbijaj. Jest na to pewne określenie. Niesubordynacja. Ocieram więźnia. Chwila ciszy. Tłuką się tam. Na pewno. Ja to jest pewniak. Robię coś. Coś. Da się stąd zejść? Hello. Nie seksić mi się tam, ze ścianą. No nie. Nie. Ej, bez kitu, co tam się wyprawia? Ja chcę stąd wyjść. No tak, będziemy teraz stać. To jest nasz główny cel tego miejsca. Jesteśmy na wybiegu. O, tak. Tak, Desmond, dobrze. Idź na kibelek, tak? Albo i nie. Wyjdźmy stąd. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No widzisz. Alarm. No i co wy tam robicie? A, nie ma was. Wiedziałem. Poszli do łóż. Nie no, dobra. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Jak możecie? Dobra. Skoro on mówi, że na dziś kończymy, to na dziś kończymy. Tak, to byłby koniec tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.